się nasuwają, o której będziemy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, planowo zawsze jesteśmy po godzinie 11. Jakie warunki mamy, takie mamy, to każdy z nas widzi. Miasta, no będziemy jechać powoli, ostrożnie, żeby po prostu, żeby dojechać w czasie. Miasta, jadąc w stronę granicy, Kudowa Słone, bo pozostałych uczestników wycieczki zabieramy. Zabieramy za chwileczkę z Duszy, następnie z Kudowy i w grupce bardzo subtelnej, bo zaledwie 28 osób jedziemy do jaskini Morawskiego Krasu ze sławną przepaścią Macochy. Także my nie idziemy do żadnej jaskini Macochy, bo takiej jaskini nie ma. Jest jaskinia Półchy z przepaścią Macochy. Ale to jest taki błąd, który zawsze poprawiamy, a ja już przestaję z tym walczyć. Moi drodzy, jeżeli ten Państwa w Polanicy, no nie ukryją, że w jednym z piękniejszych kurortów ziemi kłodzkiej. Cała Polanica, nasze małe miasteczko, nasze uzdrowisko liczy sobie niecałe 7 tysięcy mieszkańców. Leży w otoczeniu gór bystrzyckich oraz częściowo gór orlickich z klimatem podgórskim. Za naszymi plecami 12 km zaczyna się miasto Kłodzko. Tam właśnie w średniowieczu przy wjeździe do Kłodzka schodziły się trzy szlaki. Szlak z północy, czyli ten od strony Gdańska, szlak z południa, czyli od strony Krakowa i trzeci szlak, tak zwany szlak pruski. I karawany kupieckie właśnie tą drogą, którą my w tej chwili się poruszamy, ciągnęły do niedalekiej Pragi, czyli najpiękniejszej stolicy świata. To wszystko kosztuje 420 koron. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał sobie robić zdjęcia w jaskini, to musi kupić pozwolenie na fotografowanie każdy indywidualnie. Zrobić to można w kasie przed wejściem do każdej z jaskini. W jednej 40, w drugiej 40. To są takie znaczki kolorowe. Przytwierdza się w widocznym miejscu. To jest taki samo przylepiec. Nieważne, czy na kurtce, czy na obudowie, czy na chociażby pasku aparatu fotograficznego. I o to chodzi, żeby obsługa widziała, że to osoba, która robi zdjęcie, ma pozwolenie. No bo oni też są czuli na tym punkcie. Proszę sobie wyobrazić, że ziemia kłodzka ma kształt podkowy, która obejmuje Kotlinę Kłodzką. Bo sama Kotlina Kłodzka zaczyna się w Kłodzku, a kończy w Dusznikach Złoju, czyli w tym obliżeniu Dusznickim. Reszta, wszystko poza, to jest ziemią kłodzką. Wiadukt kolejowy czynny, on jest wysoki na 27 metrów. I za tym wiaduktem kolejowym, patrząc tak na godzinę 11, widzą Państwo drogę pomiędzy drzewami, tak? I taki biały domek, to jest właśnie dom pani Wolodki Wilas.